Cześć wszystkim, ja jestem Kubiks i mam dzisiaj dla was rozpakowanie najnowszej przenośnej konsoli od Sony. Przed wami PlayStation Vita w wersji Wi-Fi. Zanim zerkniemy do środka, spójrzmy na pudełko, które jest całkiem ciężkie. Spodziewałem się czegoś lżejszego. Do środka już zaglądałem, grałem na Vicie, więc nie zobaczycie pierwszego filmiku. Dobra, zerknijmy do środka. Okej. Okay. Tutaj mamy konsolę, konsolę zostawię na koniec. Tutaj mamy karty poszerzonej rzeczywistości. W środku jest jeszcze kod, którego nie wykorzystałem. Nie mam pojęcia, na co on jest, dlatego wam go nie pokażę. Okej, dobra. Te karty wyglądają w ten sposób. Ja z nich jeszcze nie korzystałem. W przyszłości oczywiście się to zmieni. Samej Vity nie posiadam dość długo. Dobra. Spokojnie sobie do środka. I odłóżmy. Dobra. No. Dobra, teraz jest git. Co tu jeszcze mamy? Kable były w czymś takim zapakowane. Okej, okay. I co my tu mamy? Mamy... Zacznijmy po kolei. To jest kabel... Kabel do podłączenia Vity z komputerem, tudzież z ładowarką, czy PlayStation 3. Wygląda on w ten sposób, jest zupełnie inny niż każdy poprzedni. Niż zwykły USB, tutaj jest zwykły USB. Tutaj mamy zwykłą ładowarkę, drugą część ładowarki. Nic nadzwyczajnego. Środka. Tutaj mamy też część ładowarki. Z przodu w ten sposób wygląda. Z tyłu dla zainteresowanych parametry. Też nie wiem, czy zobaczycie coś przy tej jakości. Okej. Okay. Teraz czas na coś na co pewnie czekaliście. Szybki przewodnik. Szybka instrukcja. Która jest całkiem duża, jak na szybką instrukcję. Tutaj wygląda w ten sposób, jest całkiem kolorowa, więc mnie to ucieszyło. Nie jest typowo biurokratyczno czarno-biała. Dobra, to tego wam nie pokażę, bo to jest, znaczy zawartości nie będę w tym sobie pokazywał, bo ona jest dość długa. Odłóżmy sobie na bok. Konsola była oczywiście zapakowana w... zaraz wam pokażę co. Coś takiego. To jest, włożenie tego do środka jest całkiem trudne, więc więc sobie odpuściłem wkładanie tego po raz enty. Dobra, co posiada Vita? Vita posiada, momencik, wezmę sobie rękę z drugiej strony. Vita posiada dwa analogi, przyciski X, krzyżyk, kółko, trójkąt, kwadrat, krzyżak, który jest całkiem wygodny, PlayStation button, Start Select, na który strasznie ludzie narzekali, nie wiem czemu, one są całkiem wygodne. Tutaj mamy do podłączenia z komputerem, ładowarką. Tutaj mamy ze sławkami. Z drugiej strony mamy tutaj włącznik. Tutaj mamy lewy i prawy spust. Karty pamięci, tutaj slot na kartę pamięci, które są naprawdę pyciuśkie. Zaraz wam je pokażę. Dlatego to sobie na chwilę odłożymy na bok. Dobra, niech będzie. Dla tych, którzy nie mieli okazji jeszcze tego zobaczyć w sklepach, przykład pudełko wygląda w ten sposób. Jest mniej więcej wielkości mojej ręki. Jako że wielkość mojej ręki nie jest wam znana, postaram się wam to przybliżyć. Postaram się wam przybliżyć wielkość mojej ręki. Pudełko w stosunku do pudełka z PSP jest takie. A w stosunku do pudełka z PS3 wygląda w ten sposób. Ej, coś ostrości nie łapiesz, kamerko. Dobra. Panu już dziękujemy. Teraz zawartość pudełka. Tutaj mamy jeszcze kod na coś, czego nie wykorzystałem, więc również wam go nie pokażę. Instrukcji raczej nie ma w grach, opcjonalnie są. Są zawarte również na kartach pamięci, które są bardzo malutkie.
jest mniej więcej wielkości mojego kciuka. Więc jest naprawdę mała. Moment, jeszcze sobie tutaj spakuję. Dopakuję ten kod śmieszny. Do środka, który nie wiem oczywiście co jest, chyba na West Pass. Czyli żebym mógł grać na multi. Jakaś tam... Mniejsza, nieważne. Dobra, wróćmy do konsoli. Tutaj zapomniałem wam pokazać wielkość konsoli w porównaniu do PSP. Do PSP 1000, 1003, nie wiem jak to tam jest. Chyba mam napisane, że 1003. Nie wiem, nie znam się na wersjach. Jest mniejsza. PSP jest mniejsza. Vita jest znacznie większa. I myślę, że Vita jest cięższa. Chociaż nie. Nie, PSP jest cięższa. PSP jest cięższa. Dobra. Momencik, ja sobie odłożę stare PSP. Tutaj wracamy. Mamy przyciski Volume Up i Volume Down. Ale tutaj mamy jakieś dodatki chyba. Kamerkę z przodu, której chyba nie widzicie nawet. I kamerkę z tyłu. No i ten tylny panel dotykowy. I przedni też. Dobra, więc nie czekajmy dłużej. Włączmy sobie konsolę. Okej. Nie wiem, czy będziecie widzieć dokładnie jakość tego, ale jakość ekranu na żywo jest naprawdę, naprawdę dobra. Dobra, mamy 12:15, ściągnijmy sobie to coś śmiesznego. I co wam tutaj mogę pokazać? Menu jest dotykowe. Menu chodzi płynnie, mi się bardzo podoba. Mamy trofea za nam poprzednio. Mamy... O, właśnie. Pokażę coś takiego, jak się uruchamia przykładową aplikację. Akurat ja uruchomiłem ustawienia, dlatego żeby pokazać jedną rzecz, bo niektórzy narzekali na to, że nie można używać przycisków tutaj tych krzyżaka i tak dalej. Otóż tak, można używać chyba od niedawna, bo tutaj gdzieś to było, chyba w systemie i tutaj obsługa za pomocą przycisków. Wyłączmy sobie to i spójrzcie. Wszystko mamy. Możemy, używam teraz tego klawisza. Teraz możemy sobie to w ten sposób właśnie używać. Ja tego raczej nie zastosuję, ponieważ średnio mi się to podoba. Przejdźmy sobie na system PS Vita. Mamy tutaj trofea, mamy kącik powitalny. Trofea z kącika powitalnego, ja zdobyłem wszystkie. Całkiem mi przypadło to do gustu. Oj, zejdźmy sobie niżej. Mamy dwie gry, Little Big Planet oraz Uncharted Złota Otchłań. Jak mówiłem już o instrukcjach. Instrukcje są zawarte pod taką ikonką. I co jeszcze? I można je oglądać oczywiście, czytać i tak dalej. Nie zgubią się one i nie zniszczą. Nie wiem. Nie wiem, czy to jest plus, czy to jest minus. Prostsze jest wyprodukowanie czegoś takiego. Dobra, więc myślę, że Vita możemy już wyłączyć spokojnie. Okej. Także więc, to byłby unboxing konsoli PlayStation Vita. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Komentujcie, subskrybujcie, apkujcie. Marka.